Typowy fizyk używa tych teorii tak raz jednej, raz drugiej, jakby nie zauważając, że przeskakuje między dwoma zupełnie różnymi sposobami myślenia? Radio naukowe. Czy uprawianie fizyki rzeczywiście pozwala na zrozumienie natury? W tym odcinku rozważania filozoficzne nad fizyką, nad niedającymi się połączyć teoriami, a także nad tym, dlaczego czytanie filozofów może być ryzykowne. Nazywam się Karolina Głowacka, a to jest Radionaukowe. Podcast, który działa dzięki wspierającym mnie na patronite.pl ukośnik Radionaukowe. Bardzo wam dziękuję. Wszystkich witam i zapraszam na odcinek numer 130. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. Łącz wiedzę. Radio Naukowe gościł profesora Wojciecha Sadego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor jest filozofem nauki, historykiem idei, prowadzi swój kanał na YouTube, Zostawię wam, drodzy słuchacze, link do tego kanału w opisie podcastu. Jest autorem książek, a na co dzień pracuje w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Spotykamy się przy okazji książki, którą pan profesor przetłumaczył, a także napisał do niej posłowie. To jest książka Davida Wallace'a, dotyczy Znacząca filozofii fizyki wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo to jest ciekawe, również dla odbiorcy, można powiedzieć, amatorskiego. Wallace zaczyna od tego, że kiedyś filozofia fizyki, jako określenie, brzmiałaby jako tautologia, masło maślane. Fizyka była filozofią przyrody, tak pisze, ale dziś te dziedziny są od siebie oddalone. Znacząco, panie profesorze? No... W greckiej starożytności, kiedy to się wszystko zaczyna, rzeczywiście wielu filozofów próbowało odgadnąć to, czego w tej chwili poszukują fizycy. Odgadnąć to chyba dobre słowo, prawda? No, no tak, odgadnąć, bo jeszcze no, nie, nie powstała tradycja badań eksperymentalnych, matematycznego opisu tego, co się uzyskuje w trakcie badań. Pierwszy tekst, który nosi tytuł fizyka, to nie autor. Ten tytuł nadał, ten tytuł został nadany tym, co po tym autorze ocalało, a nadano ten tytuł 200 lat później, po jego śmierci. Ten autor to się nazywał Arystoteles, i Arystoteles próbuje jakoś powiedzieć coś o, <laughs> o ruchach ciał. No jak pan się może śmiać z Arystotelesa, panie profesorze? Znaczy pogląd Arystotelesa z naszego punktu widzenia nie zasługuje na miano poglądu naukowego jeszcze. Tak? Jest to próba od jakoś tak opisania czegoś, korzystając z tradycji filozoficznej, która narosła w ciągu wcześniejszych dwóch stuleci, no ale Arystoteles nie lubił matematyki na przykład. I on się zajmował wszystkim niemal oprócz matematyki, i dał opis przyrody, który z matematyki nie korzysta, tak? i wręcz to było programowe u niego, że trzeba opisywać to, jak ciała się poruszają, jak się zmieniają, no bo słowo kinezis u Arystotelesa to oznacza właściwie wszelką zmianę, a między innymi zmianę miejsca, które ciało zajmuje. I uważał, że trzeba to opisać za pomocą słów i zdań, a po drugie, on nie odwoływał się do wyników eksperymentów, tylko opierał się na potocznych obserwacjach. Otóż, kiedy nauka się narodziła, to ona się narodziła jako działalność eksperymentalna czyli nie obserwujemy świata od takiego, jaki widzimy wokół siebie tylko sami tworzymy sztuczny układ. W tym sztucznym układzie umieszczamy badane przedmioty czy procesy i patrzymy, jak one będą reagowały na interwencje, jakim będziemy je poddawać. Tak? To my je sytuujemy w pewnych położeniach, w pewnych sytuacjach. Coś my zmieniamy, tak i patrzymy, co z tego wyjdzie, jak przyroda na to zareaguje. To są te słynne modele, którymi się posługują fizycy? No, modele teoretyczne to się buduje równolegle do eksperymentowania, bo żeby zaprojektować eksperyment, to trzeba najpierw zbudować teoretyczny model. Czyli znowu opisać świat w sposób, w jaki tego nie czynimy w życiu codziennym, bo wtedy używamy specjalistycznego języka, używamy matematyki, właśnie tej, której Arystoteles nie chciał użyć, no i to kieruje naszymi badaniami. Tak? No i a wyniki badań z kolei zwrotnie pozwalają nam rozwijać nasze modele teoretyczne. To jest takie oddziaływanie, które bez przerwy zachodzi w dwie strony. Tak? Teoria w ogóle prowadzi nas do badań, ukierunkowuje te badania, a badania eksperymentalne z kolei no, skutkują tym, że teorie nieustannie się wzbogacają, zmieniają, czasem zmieniają się w sposób zupełnie rewolucyjny. To też jest ciekawe zagadnienie na ile właśnie ten sposób opisu świata przez pośrednictwo właśnie tych projektowanych, czy eksperymentów, czy modeli, czy teorii, na ile to jest spójne z rzeczywistością, taką rzeczywistą rzeczywistością, ale to może za chwilę. Wracając do tej fizyki jako filozofii przyrody, mówi Pan, że w starożytności... To było faktycznie jakoś tam de facto sklejone. Ale teraz, jak się postawi fizyka i filozofa obok siebie, dwa różne wydziały, dwa różne budynki, dwa różne sposoby myślenia zupełne? To było nie do końca sklejone mhm. w starożytności. W starożytności mamy dwie tradycje myślowe. W tej greckiej starożytności, bo tylko ona nas będzie teraz interesować, co widać już w V wieku przed naszą erą, tak kiedy pitagorejczycy mieszają pewne wierzenia religijne z refleksją matematyczną i teraz daje to początek ważnym nurtom w filozofii. Natomiast refleksja matematyczna odrywa się od tego pnia filozoficznego i zaczyna funkcjonować samodzielnie. I kiedy zaglądamy do dzieł Euklidesa, Archimedesa, Apoloniosa, Sperge, Hipparcha z Nikai to u nich już nie znajdujemy śladu myślenia filozoficznego. To już jest matematyka i to czysta matematyka, czy dokładniej geometria. I podobnie po Archimedesie zostały dwie rozprawy. Jedna się nazywa o ciałach pływających, a druga o równowadze płaszczyzn, i one obie są. To są pierwsze dziełka, co do których nie mielibyśmy, nie mamy wątpliwości, że to są teksty naukowe. Tam mamy wyniki eksperymentów opisane matematycznie. I to jest taki epizod, ale już to jest oderwane od filozofii. Tak? I podobnie no, potem ta tradycja ginie, ona będzie na chwilę odżywać, może w różnych miejscach i czasach, ale nie będzie właściwie istnieć do XVII wieku. Mamy dwa tysiące lat prawie przerwy po Archimedesie. Po czym, kiedy odżywa w XVII wieku, to znowu tacy ludzie jak Kartezjusz tworzą coś, co byśmy nazwali dzisiaj filozofią o przyrody, tam też jest o budowie ciał, o ruchach ciał, o prawach, które tym rządzą. Nawet trafiło się Kartezjuszowi powiedzieć, że ciała z natury dążą do utrzymania ruchów jednostajnych po liniach prostych, co no, było jakoś taką wskazówką w stronę tego, co się dziś nazywa pierwszą zasadą dynamiki Newtona, ale to absolutnie nie jest naukowe. Natomiast w tradycji Galileusza, tak, i jego następców mamy znowu badania, które już nazwiemy naukowymi niewątpliwie, to zwłaszcza chodzi o książkę Galileusza rozprawy i rozmowy i dowodzenia matematyczne z 1638 roku i tam już mamy oderwaną tą refleksję od filozofii. I Izaak Newton, który no, zwieńczył jakoś tą rewolucję naukową XVII wieku, z jego pism też się nie wydobędzie niczego filozoficznego. Newton pasjonował się teologią, tak, krytykował dogmat Trójcy świętej, ale nie filozofował. Był jeden epizod w historii fizyki, mianowicie, kiedy fizyka. Klasyczna zaczęła się jej podstawy zaczęły się kruszyć pod koniec XIX wieku i na początku XX. Wtedy głównie uczestnicy tych wydarzeń i Albert Einstein i Max Planck i Niels Bohr i Werner Heisenberg i Edwin Schrödinger, oni zostawili po sobie teksty, które my rozpoznajemy jako jakoś filozoficzne, tak? Czyli to nie jest tylko nauka, ale jeszcze myślenie o tym, czym nauka jest, jak ją trzeba uprawiać, jaki jest stosunek naukowego obrazu świata do czegoś, co byśmy nazwali rzeczywistością samą w sobie. No Wallace wprost pisze, że Einstein był jego zdaniem filozofem również fizyki współczesnym. Czy te słynne zdania, które kojarzymy jako publiczność na przykład Einsteina, że Bóg nie gra w kości, czy to jest na przykład argument filozoficzny w pewnym sensie? Można na to pewnie patrzeć. Na dwa sposoby, bo, bo mimo wszystko to jest opowiedzenie się po stronie pewnego programu badawczego, który należy do fizyki, a nie do filozofii. Czyli jak uprawiać fizykę. No ale jest to mimo wszystko jak taka refleksja, jakby trochę zerowała, tak? Tak. bo mm -hmm. i, i, z, Filozofią fizyki to jest podobnie jak i z gramatyką, tak? Czyli my opanowujemy w dzieciństwie język rodzimy. Jak go opanowujemy? No nikt nam nie tłumaczy, jak trzeba mówić, żeby mówić poprawnie po polsku. Tylko. Od pierwszego dnia życia słyszymy cały czas ludzi wokół nas, którzy o czymś mówią i staramy się to naśladować i z tego naśladownictwa powstaje umiejętność, tak sami nie wiemy jak to się dzieje, mając jakieś 7 lat już umiemy mówić po polsku proste zdania nie gorzej niż dorośli w naszym otoczeniu. Ale potem można pójść do szkoły i dowiedzieć się że tym wszystkim jakieś reguły rządzą. Tak to opisują gramatycy. Oni badają języki naturalne i wydobywają z tych języków reguły, z których zwykli użytkownicy tych języków nie zdają sobie nawet sprawy. Tak? Gdyby nie lekcja gramatyka także używa takich konstrukcji. No, gdyby nie lekcja gramatyki w szkole, to pewnie by mi nie przyszło do głowy, że są rzeczowniki i czasowniki po polsku, tak? I teraz ta wiedza z, z gramatyki, czy ona pozwala mi lepiej mówić po polsku? Nie. Ja ostatnio się złapałem na tym, że chciałem, że ktoś mnie spytał o imię słowy bierne i imię słowy czynne po polsku, a ja nie byłem w sobie w stanie przypomnieć, co to są te imię słowy, czym się jedne od drugich różnią, a przecież używam ich bez przerwy. Tak? To jak potem sprawdziłem w encyklopedii, no to... Pamiętam taką historię, to trochę przy okazji nawiasem mówiąc, ale współczesny autor, został jego tekst wzięty na maturę i sam z zainteresowaniem czytał, jakich używa środków stylistycznych, jak mam tu rozpisano. No to, panie profesorze, w takim razie zapytam, czy współcześnie fizykom w ogóle jest potrzebna, czy potrzebna jest potrzebna jest filozofia, czy potrzebna jest filozofia fizyki w XXI wieku, w dwudziestoleciu XX XXI wieku? Już do pewnego stopnia odpowiedziałem. Nie jest potrzebna. Nie jest tak nie jest potrzebna to tak jak umiejętność używania języka rodzimego, tak, nie zależy od znajomości gramatyki. Kiedy uczymy się języka obcego jako dorośli, to wtedy musimy już tak? poznać podstawy gramatyki tego języka, bo nasz mózg wtedy inaczej funkcjonuje, potrzebuje innych ścieżek, żeby ten język do nas dotarł. Ale to może filozofia fizyki. Może podpowiedzieć, jakie zadać pytania. No w pewnym sensie mówi się o pewnym kryzysie w fizyce, na przykład cząstek elementarnych. Mamy ten zasadniczy kłopot niepogodzenia dwóch wielkich teorii, no to nie jest jednak pole do działalności czegoś takiego jak filozofia fizyki pan marzy czoło trochę. W fizyce mamy taki problem, prawda? Bo kiedy ja się uczyłem fizyki na studiach, to najpierw przeszedłem przez kurs mechaniki klasycznej. I wtedy uczyłem się o tym, że świat zbudowany jest z ciał, które unoszą się w przestrzeni. Ta przestrzeń między ciałami jest pusta, a ciała między sobą działają siłami na odległość. Tak przez pustą przestrzeń. I kiedy uczono mnie układać Hamiltoniany dla układów ciał, no to tak milcząco, tak żeśmy zakładali, że Przestrzeń to ma własności tylko geometryczne, a nie ma żadnych fizycznych. Tak? Całe własności fizyczne są utkwione w ciałach, które się w tej przestrzeni poruszają. A potem poszedłem tak, na następnym semestrze były zajęcia z elektrodynamiki tej Maxwellowskiej, i nagle zaczęto nam mówić, że nie ma pustej przestrzeni, że cała przestrzeń wypełniona jest polami że w polu oddziaływania przekazywane są od punktu do punktu. No wprawdzie mówiono, że pole to jest coś takiego, gdzie by działała siła, gdybyśmy tam umieścili jakieś ciała namagnesowane czy naelektryzowane. No ale pole to już jest coś realnego, tak? coś co ma pęd i energię, coś co może oderwać się od swojego źródła i jako fala elektromagnetyczna pomknąć w przestrzeń. I w ten sposób tak, nauczono nas zupełnie nowego obrazu świata, który właściwie nijak się nie miał do tego obrazu mechaniki klasycznej. I teraz no, właściwie można by zapytać, a jak jest naprawdę? Czy naprawdę to siły działają na odległość, czy też przez pustą przestrzeń, czy raczej przestrzeń wypełniona jest polami i jakieś procesy w tych polach zachodzące? Wpływają, tak, modyfikują ruchy ciał. A potem, jakby tego było mało, no to z kolei zaczął się kurs mechaniki kwantowej i było jeszcze gorzej, bo uczono nas zupełnie innego języka do mówienia o świecie. On był powiązany tak, z tym językiem mechaniki klasycznej czy elektrodynamiki tu i ówdzie, w różnych punktach. Ale to był jednak inny język. Tak? Uczono nas o funkcji falowej, która reprezentuje jakoś układ fizyczny, a która nie miała odpowiednika ani w mechanice klasycznej, ani w elektrodynamice. A jeszcze potem, żeby było jeszcze gorzej, no to zaczął się kurs fizyki statystycznej, gdzie nam powiedziano, że. Właściwie uczono nas, tak pamiętam na początku, że świat to jest zbiorowisko malutkich atomów, które poruszają się, wymieniają między sobą pęt i energię, i skutkiem tych ruchów atomów jest to, co potocznie nazywamy ciepłem. No, też w fizyce używamy słowa ciepło, aczkolwiek w specjalistyczny sposób jako formy przekazywania energii. Co zdroworozsądkowo nikomu do głowy przecież nie przyjdzie. I zaczęto nam mówić, że procesy cieplne, bo prawa mechaniki i elektrodynamiki są odwracalne w czasie. O tym wspomina akurat Wallis w swojej książce, tak, jeden z rozdziałów jest temu poświęcony. Mianowicie prawa mechaniki i elektrodynamiki są odwracalne w czasie. Jeżeli w równaniach tych teorii odwrócić czas, czyli w miejsce czasu matematycznie dodać znak minus przed zmienną, która reprezentuje czas, to otrzymujemy te same równania. Tymczasem zjawiska cieplne są nieodwracalne w czasie. To jak to? One podlegają prawom mechaniki, które są odwracalne w czasie, ale same są nieodwracalne w czasie. A jeszcze potem, tak, to się, no bo, no bo można i mimo wszystko pytać, no ale jak jest naprawdę, tak, która z tych teorii jest bliższa światu takiemu. Każdy jaki... z profesorów na każdych zajęciach opowiada ze swojej perspektywy, tak? No a no Pan tak. jako ten student, no to jak jest naprawdę, to jak jest naprawdę? No to ja mogłem zadawać sobie takie pytania, tak? Bo, bo jakoś zacząłem czytać filozofów na swoje nieszczęście. No tak mi się ułożyło w życiu. No, bo mi to uniemożliwiło zostanie fizykiem, tak? To, jest to, <laughs> tak pan mówi, że to tak jest to mnie wypchnęło poza obręb fizyków. Bo jak się zacząłem nad tym zastanawiać, bo fizycy się nad tym nie zastanawiają, to jest ciekawe. Tak? Typowy fizyk używa tych teorii tak raz jednej, raz drugiej, jak opisuje działanie elektrowni wodnej, no to najpierw ta woda mu spada na turbinę zgodnie z prawami mechaniki, a potem wytwarza w prądnicy prąd zgodnie z prawami elektrodynamiki. Bo tego się nie da mechanicznie opisać. I jakoś tak sobie radzi fizyk, prawda? I dostaje obraz, potrafi wygłosić o tym wykład, tak, jakby nie zauważając, że przeskakuje między dwoma zupełnie różnymi sposobami myślenia, i to znakomicie funkcjonuje, tak? Możemy. To bardzo praktyczne, tak. No prawda, jest prawda? Jak, jak projektujemy różne urządzenia, to używamy raz jednej teorii, raz drugiej. No, ale ja się dowiedziałem, że się nie da w konsekwentny sposób połączyć na przykład teorii względności, która jest nadbudowana nad elektrodynamiką Maxwella, z mechaniką kwantową. Tak? Jak się próbuje to zrobić, to się od stu lat nie udaje. Tak. Tak? W konsekwentny sposób tych dwóch teorii zlepić w jedno. Ale to Panu osobiście to przeszkadzało na tyle, że nie był Pan w stanie uprawiać fizyki, właśnie bo tak Pana to dręczyło, to pytanie. Ale jak to, ale jak jest naprawdę? Ach, to się zmieszało jeszcze z moimi poszukiwaniami wtedy religijnymi. To, tak. by, to by długo opowiadać, ale to nie jest temat na, na. Tak, ale no to ciekawe. To zatrzymajmy się na tym w takim razie, właśnie. Jak to jest, że fizycy stosują ustalenia, jakie są, stosują te równania matematyczne. Też wielu fizyków, z którymi ja rozmawiałam, raczej mówią, że inaczej się nie da, że my nie możemy się zastanawiać nad tymi pewnymi dziwactwami, szczególnie jeśli chodzi o mechanikę kwantową, bo po prostu utkniemy, więc zamykamy na to oczy. Liczymy i jakoś to funkcjonuje. I właśnie wydaje się, że chyba inaczej się po prostu nie da, bo ci fizycy by usiedli, załamali ręce i powiedzieli: Nie wiemy, nie wiemy, nie liczymy. No tak, Wallace to nazywa postawą zamknij się i licz. Tak? Zamiast się nad tym zastanawiać, to licz. 1600 lat temu święty Augustyn w wyznaniach sam sobie zadaje pytanie: Czym jest czas? I Odpowiada, ja doskonale wiem, czym jest czas, ale kiedy próbuję wyjaśnić pytającemu, to już nie wiem. I pytanie, czy fizyk coś więcej wie o tym, czym jest czas? Oczywiście fizycy wiedzą dzisiaj o czasie nieporównanie więcej niż święty Augustyn wiedział, twierdzą o czasie coś, co jemu by w ogóle do głowy nie przyszło, bo to jest zwłaszcza szczególna teoria i ogólna teoria względności mówią o czasie rzeczy niezwykłe wręcz i mechanika kwantowa też czas traktuje w sposób zupełnie nieintuicyjny, ale na pytanie takie, czym jest czas, tak jak to rozumiał święty Augustyn, to fizy też nie zna odpowiedzi. Mnie nigdy podczas nauki ani w szkole, ani na studiach, bo, bo ja dotarłem do końca studiów z fizyki przed laty, i nikt nie mówił, czym jest czas. Po prostu pojawiało się to słowo czas tak, w dyskursie, który do mnie docierał, w równaniach, które. Widziałem w podręcznikach czy na tablicy, zapisywane przez nauczyciela, pojawiła się taka zmienna, te małe. Uczono mnie rozwiązywać te równania tak, w, w coraz bardziej skomplikowanych sytuacjach. Uczono jednocześnie mnie, że, że jak mierzyć czas tak, i, i co zrobić, żeby zmierzyć czas. no Bo Einstein kiedyś mówi, tak, że czas to jest to, co mierzymy na zegarze. No ale dobrze, no ale zegary to jeden się śpieszy, a drugi się później, tak. No, ale, mechaniczne urządzenie. Prawda, tak. i to w takim razie co to No teraz który są z tych atomowe. Zegarów? To może atomowe są teraz. Do... No ale one też się różnią, no wprawdzie na 15 miejscu po przecinku w tej chwili o ile pamiętam, tak, ale jednak się różnią, no to może jest coś takiego jak czas sam w sobie, tak? Niezależny od pomiaru. Niezależny od pomiaru. No. A czym jest masa? No właśnie, tak. No fizyk zapytany, czym jest masa, odpowie, że masa to jest stosunek siły działającej do przyspieszenia, jakie ciało doznaje. Ale jak go spytać, a czym jest siła, to fizyk powie, a siła to jest masa pomnożona przez przyspieszenie. Jako filozof. To potem przeszedłem przez solidny kurs logiki i dowiedziałem się, że takie wyjaśnienia to się nazywają błędne koło i że są bardzo poważnym błędem. Tak? Ale znowu fizyk nie potrafi tutaj niczego dodać. Można oczywiście mówić obrazowo masa to ilość materii, z jakiej ciało jest zbudowane, no ale to wtedy zmierzamy ku nieszczęściu, bo zamieniamy tak. Wstawiamy zupełnie już niezrozumiałe słowa, materia, tak ciało jest zbudowane. To już zupełnie wykraczamy poza naukę. No i pytanie jest, tak, czy mamy przyjąć postawę zamknij się i licz? No bo potrafimy rozwiązywać równania, w których te zmienne występują, tak, czas, masa, energia i tak dalej. I nie zajmować się tym, a czym to? Jest jakoś samo w sobie, niezależnie od naszych aktów poznawczych? I czy w ogóle jest, tak? No bo fizyka nas stawia przed tymi pytaniami, że jeżeli są pola i, i w tych polach rozchodzą się oddziaływania od punktu do punktu, no to nie ma sił, które by działały na odległość, albo jedno, albo drugie, tak? no Ale może to jest trochę taki po prostu społeczny podział zadań, no trudno oczekiwać od każdego fizyka, który pracuje no też tak technicznie przy różnych elektronikach. Na przykład, wspominaliśmy o tym, żeby siedział i się za każdym razem zastanawiał, jak tutaj ten wszechświat funkcjonuje, jaka jest prawda. Bo trochę tak to brzmi, jakbyśmy mówili o tych fizykach, że to tacy niemądrzy ludzie są, którzy się w ogóle nie zastanawiają nad rzeczywistością. ale przecież no. nie tak. To są bardzo mądrzy ludzie. Tak? Kiedy ja trafiłem na studia na ulicę Chorzą w Warszawie, to byłem poruszony tym, wśród jak bardzo inteligentnych ludzi się znalazłem. Chorza to tylko dodam legendarny wydział, no tak, teraz już przeniesiony, już, tak. Ale cały czas się mówi, że nie na ma chorzy, fizyki, tak. tak teraz ale, na ale dla nas fizyki, to była tak. legenda, tak? Spotkałem tak inteligentnych ludzi, jakich nigdy wcześniej nie spotykałem w pewnym zakresie, tak? I oni doskonale wykonują swoje zadania. Dzięki nim mamy tę cywilizację, tak? Możemy w tej chwili siedzieć z tym sprzętem. No. Który tu stoi między nami, a potem umieścić to wszystko w internecie, to, to wszystko zawdzięczamy pracą fizyków, tak? To są niesłychanie inteligentni ludzie pod pewnymi względami, tak? Nikt im nie może dorównać. To może jak fizycy rozmawiają ze sobą na kawie, gdzieś tam na wydziałach, to myślą: a ci filozofowie to tylko siedzą i rozważają, i co dzięki nim mamy? I co dzięki nim mamy? No tak, nie, no to tak się mówi o uniwersytecie, że z chemików tam śmieją się fizycy, z fizyków śmieją się matematycy, z matematyków śmieją się filozofowie, a z filozofów śmieją się wszyscy. Tak? <grym> tego nie znałam. <grym> Filozofia to jest taki dziwny twór. Bo no ja mówiłem o tych swoich przeżyciach życiowych, jakoś tak mi się złożyło, że, że w tym decydującym okresie życia, gdzieś między 20 a 25 rokiem, przeszedłem przez takie burze, nie wiem, duchowe, czy jakby to nazwać, i poszukiwania religijne, i to myślenie o nauce i skierowało mnie to do czytania filozofów. A czytanie filozofów wyprowadziło mnie zarówno poza jedno, jak i poza drugie. Tak? Od tego czasu nie przynależę do żadnej instytucji religijnej, od tego czasu nie przynależę. Przestałem, czy zrezygnowałem z bycia fizykiem, tak to nawet nie tylko, bo to wtedy to było głównie takie wrażenie, że cywilizacja naukowa, naukowo-techniczna przyrodę mi niszczy, tak, a akurat ja w przyrodzie znajdowałem coś, co wydawało mi się niesłychanie niecenne w życiu. I, I to też był taki powód buntu przeciwko fizyce. Tak? No, bez silnego buntu, no bo, no bo, nie, bo, bo do tej Całkiem pory nie pojawiły, się, nie, nie pojawiły się takie siły społeczne, które byłyby w stanie przeciwstawić się tak, temu, co być może nas czeka tym nieszczęściom, które spadną na ludzi, ale to, to znowu wykraczamy trochę poza... obok. A, panie profesorze, Wallace sporo pisze o teorii względności i o tym czasie niepokojącym, jak sobie poradzić intelektualnie, mentalnie z tym, że we wszechświecie nie ma czegoś takiego jak wspólna dla wszystkich teraźniejszość? No tak, to jest tak, że gdybyśmy dzisiaj wieczorem, tak, po naszej rozmowie, zobaczyli na niebie rozbłysk gwiazdy supernowej, który nastąpił w odległości 100 tysięcy lat świetlnych, tak, zobaczymy go wieczorem. No to my powiemy, że ten rozbłysk nastąpił 100 tysięcy lat temu, a teraz dotarł do, tak sygnał do naszych oczu. Ale z punktu widzenia fizyki nie będzie sposobu powiedzieć, czy ten wybuch supernowej nastąpił wcześniej czy później niż nasza rozmowa. Jest cała rodzina inercjalnych układów odniesienia, w których nasza rozmowa będzie wcześniejsza niż ten wybuch supernowej, który nam się wydaje, że nastąpił 100 tysięcy lat temu. To trochę stresujące jest. <noise> stresujące. Fizycy to czasem czują taki dreszcz. Ja pamiętam, kiedy żeśmy się o tym dowiadywali na wykładach, tośmy czuli dreszcze. Tak? I byliśmy raczej zachwyceni tym, że, że tak to może być tak? I że ten zdrowy rozsądek, który żeśmy wynieśli z domu rodzinnego, gdzie się mówiło tak, że w sobotę to coś, a w poniedziałek to coś innego, prawda? I, I wszystko było jasne, a nagle pojawił się te dreszcze,. Tak? Więc to jest o tyle stresujące, ale fizyka ona jest niezrozumiała już na bardzo elementarnym poziomie. Tak? Już kiedy słyszymy, że jeśli na ciało nie działa żadna siła, to ono się porusza ruchem jednostajnym po linii prostej, tak? to to już jest coś, co przecież zupełnie przeczy naszemu doświadczeniu codziennemu. No bo to prawo ono nie wyróżnia żadnego kierunku w przestrzeni, a my od dzieciństwa wiemy, że jest góra i że jest dół i że ciała z góry na dół poruszają się inaczej niż się w bok poruszają. A poza tym wiemy, że ciało wprawione w ruch to wcale nie będzie kontynuować swojego ruchu jednostajnego po prostej, tylko szybko się zatrzyma, jeśli przestaniemy działać na niego siłą, tak? A fizyka uczy nas, że właśnie kiedy nie działamy na nie siłą, to ciało trwa w ruchu jednostajnym po prostej. To jest zupełnie niezgodne z naszym potocznym doświadczeniem i naszym potocznym sposobem używania słowa siła. Dlatego z fizyką sobie większość uczniów nie radzi w szkole, bo to wymaga właśnie takiego zrobienia takiego przeskoku do zupełnie innego obrazu świata. Takiego, który się zupełnie tak rozmija z tym, z tym potocznym. No. Panie profesorze, bo fizycy, żeby opisywać świat, muszą go upraszczać. Tak? To, to, to mówiliśmy o tym, że oczyszcza się, że tak powiem, z wielu mało istotnych elementów, po to, żeby uzyskać jak najbardziej klarowne obrazy. I na ile te opisy fizyczne są właśnie zgodne z tą rzeczywistością? Tą rzeczywistością, jeśli mogę użyć takiego określenia, ale wydaje mi się, że to, to jakoś czujemy, co w tym jest. Czy fizyka naprawdę opisuje świat? No to jest pytanie, które już tutaj się pojawiało, tak? Czy siły, czy pola, bo to jest poważne pytanie. Tak? Mamy różne ontologie, niejako. To ontologia to słowo filozoficzne, tak? czyli to jest taka teoria, która chce powiedzieć, z czego świat jest zbudowany i w jaki sposób jest zbudowany. Tylko, że filozofowie, niektórzy to będą w ogóle mówić, że fizyka nie ma nic wspólnego z rzeczywistością taką, jaka ona jest w tym ostatecznym rozrachunku, bo na przykład rzeczywistość ma charakter, Aktar duchowy, a Fizyk to bierze pod uwagę tylko pewien przejaw tej duchowości, to co mu się jawi jako materialne. Tak? No, są i takie pomysły, więc to wtedy zupełnie. I, I są filozofowie, którzy będą twierdzić w takim razie, że fizyka czy nauki w ogóle się rozmijają z tym, co jest tak, na takim najgłębszym poziomie. Jest też... My, filozofowie, często odwołujemy się do Immanuela Kanta, który mówi, Mówi, że wiedza naukowa jest mieszaniną tego, co my wnosimy do aktów poznawczych, tak, do tego obrazu świata, który budujemy, i tego, co otrzymujemy w trakcie badań, których wyniki odczytujemy za pomocą tych teoretycznych systemów, któreśmy sami wymyślili. A zatem, że siła to nie jest byt obiektywny, tak, coś do poznania, tylko to jest Pojęcie, które my wymyślamy, a potem my tego pojęcia używamy, żeby opisywać no, to, co widzimy wokół siebie. Te spadające z drzew liście na jesieni, czy samochody jadące drogą. Tak? To wszystko opisujemy, używając słowa siła, ale to jest ten nasz wkład w akt poznawczy. I teraz rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że żeby użyć tych systemów, tak? tych teoretycznych. Mój ulubiony filozof nauki Ludwik Fleck nazywał to elementami czynnymi, tak, tym co my dodajemy do aktów poznawczych. To rzeczywiście trzeba upraszczać, tak? I jak pamiętam ze szkoły zadania z fizyki, to prawie w każdym zadaniu było napisane, że pomijamy tarcie i opór powietrza, tak? Czyli jak się będzie poruszać ciało no, ale wiadomo, że w świecie, w którym przyszło nam przebywać, nie ma takiego miejsca, gdzie by nie było tarcia i oporu powietrza. Ale to jest dobry sposób, bo ten sposób umożliwia nam uzyskanie rozwiązań, równań fizyki, a później możemy wprowadzać kolejne poprawki. W następnym kroku możemy uwzględnić ów opór powietrza co już nie jest łatwe, bo ten opór powietrza on zależy i od kształtu ciała i od prędkości ruchu ciała i od temperatury i od mnóstwa innych czynników tak. I zbadanie jaki ten opór jest, bywa niesłychanie trudne. ale te kolejne poprawki umożliwiają nam tak do tego, że, się, że, że w końcu dostajemy modele teoretyczne, które bardzo dobrze naśladują to, co się wokół nas dzieje. Być może właśnie z dodaniem, ale stosują tak to, co myśmy sami wymyślili. Skąd wiadomo, który opis jest właściwy, która teoria naukowa jest właściwa. Tutaj Wallace przywołuje Karla Popera, to zdaje się, myślę, że każdy, kto mniej więcej się nauką interesuje, to nazwisko słyszał, ale Wallace jest tutaj zdystansowany. On przypomina o tym, że można by opisać poperowską zasadę w ten sposób, że po pierwsze wymyśl teorię, nieważne jak, to cytuję Wallace'a, dwa, spróbuj te teorię sfalsyfikować, sprawdzając pewne przewidywania, jakich ona dostarcza. Jeśli teoria Sprawdzianu pomyślnie nie przejdzie, to zostaje sfalsyfikowana. Odrzuć ją zatem i wróć do kroku pierwszego. I przypomina tutaj kwestię peryhelium Merkurego, gdzie gdyby tak mocno i zdecydowanie brać Popera, to w związku z tym, że to peryhelium się nie zgadzało z przewidywaniami Newtona, należałoby w czambu odrzucić całą jego teorię grawitacji. I jak wiadomo, ona jest poprawna do pewnego przybliżenia. Zagaduję o tego Popera, bo on jest um, kojarzony, więc. Wielu naszych słuchaczy, myślę, poczuje się wspólnie z nami, ale po to mi jest on potrzebny, żeby pana zapytać, skąd właśnie wiadomo, kiedy teoria naukowa jest prawdziwa, kiedy nie i kiedy naukową pozostaje, bo tutaj trochę sięgam aż po teorię strun, czy ona ciągle jest nauką, czy nie. Dużo wątków panu rzuciłam, ciekawa jestem, który pan pochwyci. Umarł niedawno profesor Szydłowski którego referatu słuchałem, on z wielką pasją twierdził, że teoria strun z, z nauką właściwie nic wspólnego nie ma, tak. Że jako niefalsyfikowana właśnie. w tej, chwili, właśnie, że w tej tak? chwili 1300 fizyków na świecie tak rozproszonych po różnych ośrodkach. Tę teorię rozwija na różne sposoby, ale to je, że to jest teoria, która nie ma konsekwencji empirycznych, że to są spekulacje, tak i najlepiej byłoby, gdyby to przerwać. Ale ja nie potrafię się o teorii strun wypowiedzieć, bo akurat nie mam żadnych kompetencji. Z tymi planetami to jeszcze było inaczej, bo to odkryto w połowie XIX wieku. No w przybliżeniu, jedno wcześniej, drugie później, ale już nie drążmy tego. Odkryto, że zarówno nowo odkryta planeta Uran nie porusza się dokładnie tak, jak tego wymagają prawa mechaniki klasycznej. A później stwierdzono to samo o Merkurym, że on też się nie porusza dokładnie tak, jak tego wymagają prawa mechaniki klasycznej. I w pierwszym przypadku udało się wyjaśnić te nierównomierności w ruchu Urana istnieniem kolejnej planety, wcześniej nieznanej Neptuna. Poszukano. Wtedy okazało Iby. się, że wszystko zgadza się Ten. z równaniami mechaniki klasycznej. W związku z tym zaczęto próbować podobnej sztuki w przypadku Merkurego. Postulowano istnienie kolejnej planety, wulkana, gdzieś między Merkurem a Słońcem krążącej, dwukrotnie nawet odkryto wulkana, ogłoszono, że odkryto, że zobaczono, no, okazało się, że to były obserwacje błędne, tak coś wzięto za coś innego. No, a skutek był taki, prawda, że dopiero ogólna teoria względności ogłoszona w 1916 była w stanie dać takie równania, których rozwiązania dokładnie zgadzają się z obserwowanym ruchem Merkurego. Więc to jest taka nauka, która podpowiada nam, że nigdy z góry nie wiadomo, co należy robić czasem trzeba teorię ratować, dodając do niej rozmaite hipotezy pomocnicze, a raz trzeba z teorii zrezygnować, ale nigdy z góry się nie da przewidzieć. tak? I był taki filozof nauki, kiedyś modny, teraz też ma ważnych zwolenników, nazywał się Paul Feyerabend i on ukłuł takie hasło, że wszystko się przyda czy wszystko ujdzie. To jest taki angielski zwrot anything goes, który nie da się dobrze przetłumaczyć na język polski. I w związku z tym tak on opowiedział się po stronie anarchizmu metodologicznego, czyli uprawiając naukę musisz być świadom, że nigdy nie wiadomo, co w danej sytuacji należałoby uczynić żeby popchnąć wiedzę do przodu, tak? co się może przydać. Czy filozof ma coś do powiedzenia w tej kwestii, która rozgrzewa no, również właśnie kibiców, y, publiczność obserwującą zmagania naukowców, czyli ten dramat? Nie połączenia ogólnej teorii względności z mechaniką kwantową, dwóch fundamentalnych póki co teorii, świetnie sprawdzalnych, znakomicie przewidujących rzeczywistość, nijak ze sobą nie da się ich połączyć. Czy tutaj może przyjść filozofii jakoś pomóc fizykom? Myślę, że nie, że nie może. Że fizycy się muszą sami o siebie zatroszczyć i że oni też nie wiedzą, jak to zrobić. Fizyka się rozwija w sposób nieprzewidywalny dla samych fizyków. To nie jest tak, że oni mają jakiś problem. Tak? Max Planck zajmował się tym problemem przez 20 lat, dlaczego zjawiska cieplne są nieodwracalne, mimo że prawa mechaniki są odwracalne w czasie. 20 lat życia na to zużył i niczego nie uzyskał. Ale w końcu Na szczęście zaczął... nie wiemy, czym jest czas, panie profesorze, więc nie wiemy, co to te 20 lat znaczy. Więc... No tak. Trochę <laughs> pocieszające. No tak. I po 20 latach dość przypadkowo zajął się teoretyczną analizą, bo miał nadzieję, że to mu pomoże rozwiązać ten jego problem promieniowania cieplnego ciał czarnych. Tak? To każde ciało wysyła promieniowanie wokół siebie, w przestrzeń. Jeśli je poczernimy, no to jest łatwiej to badać z różnych względów. I on to próbował zrobić używając najpierw termodynamiki tzw. tak zwanej klasycznej, takiej, gdzie jeszcze nie mówimy czym jest ciepło, tylko traktujemy ciepło jako taką podstawową, zmienną i mówimy, że zmiana entropii to jest zmiana ciepła podzielona przez temperaturę, w której to nastąpiło. Przekaz, tak, to, że ciało oddało trochę ciepła, albo trochę pochłonęło, a potem, tak, w akcie rozpaczy właściwie, bo ciągle nie mógł uzyskać niczego z tego, co go interesowało, użył teorii Boltzmana, którą wcześniej przez 20 lat zwalczał. Był wielkim przeciwnikiem Ludwika Boltzmana, który używał metod statystycznych w fizyce. Ale teraz, jak gdyby w akcie rozpaczy, Planck próbuje użyć teorii Boltzmana, potem porównuje wzory, które dostał na podstawie termodynamiki klasycznej i tej Boltzmanowskiej, statystycznej, i otrzymuje pierwsze wzory kwantowe. Okazuje się, że energia w świecie jest podzielona na pewne dziwne porcje. Max Planck to ogłasza drukiem po czym poświęca następnych 12 lat na to, żeby usunąć ten wzór z fizyki. Tak? Kiedy wreszcie po 12 latach fizycy zaczęli rozumieć, dotarło do nich, to jest długa historia, że coś w tym wzorze jest ciekawego i zwołano pierwszy kongres. To był kongres solbajowski, to Max Planck przyjechał na ten kongres z referatem o tym, jak pozbyć się wzoru kwantowego, przynajmniej w pewnym przypadku, tak bardzo ograniczyć jego stosowalność w fizyce, bo nie udało mu się tego usunąć do końca. Czyli wyszło mu w trakcie obliczeń coś, czego on nie chciał. Potem nie udało mu się tego usunąć z fizyki, no a w rękach innych to się zamieniło w mechanikę kwantową. I tego procesu nikt nie zaplanował, nikt nie zamierzył, nikt nie podejrzewał, że to się stanie. Ale tak? to o czym jest ta opowieść? Czy to jest o tym, że ta przyroda jest inna niż nasze gusta, niż my fizycy, czy znaczy my jako ludzkość, jak tutaj w tym kontekście Max Planck, ale też Einstein, któremu się przecież własne ustalenia nie podobały, to te słynne historie, że mu się tam czarne dziury nie podobały i tak dalej, że ta przyroda no, nie jest taka, jak my chcemy. Einstein przecież wniósł decydujący wkład w rozwój mechaniki kwantowej na samym początku to on był pierwszym który bo po artykule planka jest pięć lat milczenia kompletnego żaden fizyk o tym nie zero wspomina cytowań, grantów by zero nie cytowań zero cytowań nie ma grantu <śmiech> <śmiech> tak indeks Hirsza <śmiech> leży <śmiech> jest leży tak i einstein tak był pierwszym który na to zwrócił uwagę Użył tego w innym przypadku nieco dwa lata później użył tego, żeby wyjaśnić pewne anomalie z ciepłem właściwym ciał stałych, ale później zamienił się w największego krytyka mechaniki kwantowej, kiedy zobaczył, co z tego wyszło, co sam w dużym stopniu zapoczątkował. To był przerażony, tak? I, i do końca życia protestował. I próbował jakoś mechanikę kwantową zabić, układał kolejne paradoksy. Jeszcze tak? się okazywało i... po latach, że się sprawdzają ale, najgorzej. Ale, ale to się nie udało, więc... Rozwój fizyki jest nieprzewidywalny przecież dla samych fizyków, tak? bo po pierwsze nie wiemy, jakie odkrycia eksperymentalne zostaną dokonane i jakie w związku z tym narodzą się koncepcje teoretyczne. Zaczęliśmy od tej na... w tej naszej rozmowie od problemu filozofia a fizyka więc filozofowie to oni słyną w niedobry sposób tak? to raczej nas ośmiesza niż Przydaje nam chwały z tego, że mamy skłonność, czy wielu z nas ma skłonność do tworzenia wielkich systemów filozoficznych i od razu odpowiadania każdy na swojego, największe tak. pytania. A jeszcze każdy swoje, swój tworzy i nie zgadza się z żadnym innym filozofem. tak? Z tego też jesteśmy my, filozofowie słynni, bo fizycy mają jedną fizykę. Jednak tak? współpracują. Oni, no właśnie, oni współpracują, robią to wszystko razem. A filozofowie to są tacy indywidualiści, no mimo tego, że no każdy z nas wyrasta w jakichś tradycjach intelektualnych, czerpie swoje pomysły od tych, którzy byli przed nami, to nikt tego nie zacznie od początku. Ale właśnie mamy skłonność do robienia takich wielkich przeskoków. Natomiast w naukach te wielkie przeskoki są zwykle szkodliwe, tak wręcz. Naukę się uprawia krok po kroku. Pewne pomysły są niemożliwe, tak? zanim ich czas nie dojrzeje, zanim cały system wiedzy naukowej nie wyewoluuje, tak żeby pewien pomysł stał się możliwy. Tu się nie da tego przeskoczyć. To na koniec chciałabym zapytać pana, panie profesorze, dla kogo jest taka książka Davida Wallace'a? Ja tylko jeszcze dodam, że to są, jak sam o tym pisze autor, w zasadzie streszczone jego wykłady o filozofii fizyki wygłaszane na Oksfordzie. Czy one będą dla fana fizyki, dla fanów filozofii, dla fizyków, dla filozofów? Dla kogo to będzie? No, sam fizyk może. Zwłaszcza na emeryturze. Może lepiej nie na początku. Pomyśleć o tym, co wykładek. to jest takiego fizyka, co ci tak naprawdę się robi, jak się uprawia fizykę. Jaki jest stosunek fizycznych obrazów świata do tej rzeczywistości? Ale tu pan polecał no, również za młodu, czy lepiej się nie niepokoić jednak? Nie, ja myślę, że to jest książka, którą może czytać każdy, tak? Ja powiedziałem, w moim przypadku to kontakt z filozofią mnie wyrzucił. Poza te środowiska, w które kiedyś chciałem się wpisać, tak, a później no jakoś tak jest, że mnie przygarnięto do grona filozofów. Tak mi przyszło żyć w takich czasach, że takim ludziom jak ja, którzy nie robią badań, tak, którzy nie, nie posuwają spraw do przodu, no jakoś też się daje pracę na to, żeby, żeby rozmyślali o takich rzeczach, mniej lub bardziej niepo... no, ale Mimo wszystko tak jest w nas taka potrzeba, żeby coś zrozumieć więcej. I to. Jedni Nie tylko uczują, policzyć, tak? No jedni ją mm -hmm. czują bardziej, drudzy mniej. I są pewni ludzie, do których ta książka trafi. Bo akurat jakoś mają taką potrzebę, tak? Czytacie na własną odpowiedzialność, drodzy słuchacze. No tak, to no <laughs> jest książka tak, bo... dla wszystkich i, i, i dla nikogo tak kiedyś jeden filozof napisał, tak? No ale to. Filozofowanie polega na takim właśnie myśleniu, tak, o czymś co się może nie przydaje, ale co dla wielu ludzi bywa ważne. Pan profesor Wojciech Sady, wydział humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Filozofii, historyk idei, filozof nauki, autor również własnego kanału na YouTubie, autor książek, gościł radio naukowe w Krakowie. Dziękuję bardzo panie no, dziękuję profesorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za uwagę, za to, że postanowiliście tę godzinę spędzić właśnie z Radiem Naukowym. Komentarze i przemyślenia są jak zawsze mile widziane. A ten odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego, wydającego serię Krótkie Wprowadzenia. Książka Filozofia Fizyki Davida Wallesa jest właśnie z tej serii, oryginalna seria oksfordzka. W Radiu Naukowym porozmawiamy jeszcze o dwóch książkach: Bizancjum oraz Geopolityka. Te rozmowy są już nagrane i zapewniam was, są znakomite. Rozmówcy naprawdę wyborni. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca ekipę wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. W odcinku za tydzień będzie o świecie dwuwymiarowym. A dokładniej o materiałach dwuwymiarowych, które naukowcy usiłują wytwarzać przy pewnych oporach natury. Już teraz gorąco polecam. Przypominam patronite.pl, Kośnik radio naukowe. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, bardzo, 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 bardzo. Kto jest ciekawy, na co idą te wszystkie pieniądze z Patronite'a, to polecam wam odcinek specjalny. Jest na Spotify'u, Apple i tak dalej, Jest też na YouTubie w wersji wideo. Wyjątkowo jest włączona kamera. I tam jest film właśnie w odcinku specjalnym. Opowiadam, na co te wszystkie pieniądze idą, w co je inwestujemy, jakie mamy kolejne plany, co to znaczy my, kiedy mówię my i dużo innych ciekawych rzeczy. Myślę, że się może ten odcinek wam spodobać. Jeśli nie do końca jeszcze łapiecie, czym jest Radio Naukowe, a trochę was zaintrygowałam, to zajrzyjcie tam. To co? Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!